Cześć, siema, z tej strony MSPatryk1995. To jest pierwszy odcinek nowej serii. Zagramy w Penumbra Przebudzenie. No. Gra jest dosyć, może nie tak stara, bo z 2007 lub 2008. Choć mogę się mylić. Tak, gra jest z gatunku horrorowatych. Podróżujemy Filipem gdzieś na Syberii czy w biegunie północnym. Mikołaja spotkamy. Wiem, że gdzieś jest zimno. W każdym razie. I no, wszystkie się dowiecie w grze. Zaczynamy nową grę. No może nie jest tak... Wymaga takiego myślenia, chowania się. Ona łatwiej mi... Tak, dla mnie jest dosyć... O, moja historia rozpoczęła się w lutym 2000 roku. Odgrywając swoją rolę w tej alegorii, nie popełnię takiego błędu jak mój ojciec. Howard zniknął z życia mojej mamy, zanim pojawiłem się na świecie. Więc gdy parę dni po jej pogrzebie odebrałem jego list, były to pierwsze wieści, jakie od niego otrzymałem. Szkoda, że ojciec nie żył. Pisanie z zagrobu widocznie weszło w krew członkom mojej rodziny. W liście znalazłem klucz, wskazówki i prośbę o wybaczenie. Martwi nie mają pożytku z rozgrzeszenia, więc zająłem się jego przewidywanym odejściem, którego z nieznanych przyczyn oczekiwał. Mój ojciec żywił wyraźną niechęć do udzielania wyjaśnień i wolał zostawić wskazówki w banku w Mayfair, o którym nigdy nie słyszałem. W banku tym znajdowała się skrytka depozytowana jego nazwisko, którą miałem otworzyć. Oczywiście udałem się tam, tak jak się po mnie spodziewał. Odkryłem, że ojciec został prawnie uznany za zmarłego ponad 30 lat temu, pomimo przeciwnych dowodów. Tak więc stara księga i zbiór notatek, które znalazłem, w świetle prawa przez cały czas należały do mnie. Mój ojciec nakazał bez dalszych pytań spalić dokumenty. Lecz był to błąd. Niełatwo jest poskromić ciekawość, która wzięła górę nad moim rozsądkiem. Uniwersytet, na którym pracowałem, znany był dzięki wydziałom fizyki i lingwistyki. Wykładałem na fizyce. Osoba z lingwistyki nie była w stanie pomóc mi z moim ostatnim znaleziskiem. Książka była nie do odcyfrowania, jednakże notatki wskazywały miejsce gdzieś na niezamieszkałych terenach Grenlandii Północnej. Prawie rok zajęła mi rezerwacja ostatniego lotu w moim życiu. Gdy po starcie z Heathrow obserwowałem, jak niknie cywilizacja, zdałem sobie sprawę, że mój ojciec zaginął prawie 3 dekady temu. Zastanawiałem się nad tym, co ja zostawiam za sobą. Wylądowaliśmy na szerokim na parę metrów pasie lodu. W ciągu paru minut wyruszyłem wyczarterowaną łodzią w 12-godzinną podróż, która miała zaprowadzić mnie w moją przeszłość. Więc poznaliśmy historię, gra jest w pełni zdubbingowana. Mam jeszcze za czasów... To była platynowa edycja. No. Jeszcze się napijemy. Nareszcie, niedługo wchodzimy do portu. Lepiej pójdę pochować swoje rzeczy. Jestem wprawdzie dość daleko od domu, ale... Ale może zdołam coś zabrać. Lewy przycisk myszy, mogę też oglądać rzeczy dokładniej. Prawy przycisk myszy. Tu mamy Jacka Danielsa. Patrzcie, Jack Daniels. Się gulniemy? Nie, my nie pijemy. Po ścianę. Zawsze warto mieć ze sobą notatnik, by zapisywać jakieś informacje, rzeczy do zrobienia. Dobra, tam jakaś latarka. Konserwanty, ej, synek. Czemu nie mogę? A, masz z puszki. A to, ja bym chciał to zabrać. Urywaj. Gra nie jest na ślepo, więc... zamknięto, bierzemy plecak i uciekamy stąd. No cóż. Podusiach? Ja bym chciał... Chwila, jak to się... Ja bym sobie tam kłócnął, tam by sobie pospał. Latareczkę. Latarkę możemy używać, ale wtedy kończy nam się bateria. Okej, tu mamy... List. O, piszę do ciebie... Właściwie nieciekawego. O, mamy
kolejnego Jacka Danielsa. Jack Daniels? Jack Daniels, rozwijamy. Właśnie tak, bierzemy kluczyk. O. Rozbrajamy. Baterie. I... coś tam, pałeczka się tam. Teraz czekamy. Bierzemy plecak i idziemy. Okej. Hej, a ty masz rzuta tym plecakiem, szefie? Wychodzimy. Gdy zszedłem z łodzi i wyruszyłem w drogę przez otaczającą mnie śnieżycę, śnieżną zamień, zdałem sobie sprawę, że poświęciłbym wiele, aby poznać przeszłość mego ojca. Nie wiedziałem, czego się spodziewać. Niedługo później moje objawy okazały się usprawiedliwione. Nie wiem, czy najpierw straciłem orientację, czy hart ducha, ale wkrótce utraciłem czucie w kończynach i wiedziałem, że zaczyna ogarniać mnie hipotermia. Zacząłem szukać schronienia. Okej. Chwila, jeszcze się napijemy. Aha, hipotermia. Proszę, sprintem pobiegniemy. Co głowa zdrętwiała mi już dawno, ale wciąż słyszę wycie wiatru. Może takie zwierzę. O, bierzemy kamień. Kamień się przyda się. Pewnie niektórzy z was się zdziwią, że gra nie jest na Steama. Z tegoż powodu, iż kiedy ją kupiłem, nie była na Steama. Już? A. No. Nawet jakieś ślady krwi wczytywali. Ała! Spadł. Gra jest dosyć ciemna. Będziemy jak najwięcej chodzili z tą pałeczką. Bo za latareczkę to się nie opłaca się. Jezu, moja głowa. Nie mogę wierzyć, że spadłem z takiej wysokości i przeżyłem. Chociaż może wcale nie. Co za miejsce. No już mamy ile? A. Okej. Się poprzeszykujemy się. O! Jakaś laseczka. Stalowy pręt. Co mamy? Flara. Nic z tego. Coś musi się blokować. Dobra. To sobie popatrzymy. Kolejna flara. Już nie wiem, po co te flary. Nikt z nich nie korzysta nigdy, przynajmniej. Hello? Czy to powiedział, że coś mi nie wyskoczyło? Ta gra jest nieobliczalna. Jakaś... O! Młoteczek. Sorry. Okej. Okay. Z młoteczka będziemy mogli bić. Przesuwamy. Tego się nie da przesunąć. Dobra. A patrzcie, że mu ręki nie widać. Teraz, że tu mi coś nie wskoczyło, jakiś... Okej, ale tędy. O, dobrze. O, widzicie, i to blokowało. I tu jesteśmy już tutaj. Ej, to w ogóle idź mi beczka stąd w pizdu. Chryste. Ten walc jest naprawdę solidny, nie zdałem go otworzyć ręcznie. Ktoś najwyraźniej chciał, aby ludzie tu nie wchodzili, albo stąd nie wychodzili. Coś się dobijało się. Okej, teraz kręcimy. Już? Tak. Rzućmy tam beczkę. O. Nie wiem, dokąd schodziłem, ale było to głęboko pod ziemią. Dostępu do miejsca strzegły dwa solidne metalowe włazy, znajdujące się w odległej arktycznej głuszy, przesypane warstwą śniegu. Nie wiedziałem, czego się spodziewać. Ale poczułem coś, czego nie czułem od dzieciństwa. Zbyt wiele się nad tym wcześniej nie zastanawiałem, ale zdałem sobie sprawę, że nasze społeczeństwo to sieć zabezpieczeń, służby pogodowia na drugim końcu linii telefonicznej
zasady BHP w miejscu pracy, przyjaciele, rodzina, kochankowie. Wszystko to na wypadek, gdyby coś poszło nie tak. Elementy pieczołowicie opracowanej struktury pozwalającej na odczuwanie tylko najbardziej przyziemnych emocji. Ponownie poczułem się tak jak w szkole, otoczony zaciśniającymi się kręgiem starszych dzieciaków, wiedzących, że ci, którzy mogli mi pomóc, przyjaciele, rodzice, nauczyciele, byli zbyt przestraszeni lub za daleko. Zrobiłem notatkę na wszelki wypadek. Szanić notatki. Jakiś... Nie wiadomo, co tu przybyło, bohaterstwo. Materiały wybuchowe. Chwila. Jeszcze nic nie ma. Okej. Warsztat, magazyn, biuro. Przejdźmy się może najpierw do biura. Magazyn. Chwila. Tam. Biuro. Okej. No. O, tu mamy save pointcik. Co zapiszemy? Człowiek stary, człowiek przyciska do siebie coś niewidocznego. Wygląda obco, ale nie jest to obcy. Nigdy go nie widziałem, a jednak wiem, że ten człowiek to Howard. Nazywam go ojcem. Uch, co udziała, co się stało? Nie wiem, czy to był dobry pomysł. Bunkier, dowództwo, awaryjny post startowy Zulu, tygodniowy raport. Kolejny niczym niewyróżniający się tydzień spędzony na Grenlandii. Otrzymano regularną dostawę zapasów, przećwiczono standardowe procedury ewakuacyjne, ukończono standardowe czynności przyporządkowe na pasie startowym. Nakazałem odtąd powtarzać je dwa razy w tygodniu z uwagi na nasilone opady śniegu. Jeden ranny, jeden zraniony palec nie powinien stanowić powodu do niepokoju. Niemcy bynajmniej nie przesunęli linii frontu o 4000 mil. Dwóch spośród moich ludzi został przyłapanych na produkowaniu wisienek na w naszym warsztacie, arsenale. Jeden z nich stracił przy tym kilka palców. Ponoszę za to częściową odpowiedzialność, ponieważ to ja udostępniłem im podręcznik, który trzymaliśmy w magazynie. Jestem również pewien, że to tam znaleźli składniki w ramach prewencji. Zamknąłem rzeczy, Po co w ogóle to czytam? O, jakiś poniedziałek. Mały klucz. No zamknij się. Okej. To właśnie ta fajna mi się podoba, ta interakcja z tymi. Wszystko właśnie robimy myszką. Przesuniemy sobie krzesło. Tego już nie podniesiemy. Nie na wszystko da się oczywiście działać, ale na większość się da. Okej, a jak on zgasił? Na ciemno by było. O, suszone mięso, właśnie. Suszone mięsko się przyda, bo tu będą takie piesie. Tak wam już powiem. A te piesie to takie jakby takie trochę jakby wydawały się martwe. I no i po prostu to one są niebezpieczne. Bier to! Środki przeciwbólowe, które nas leczy oczywiście. Suszone mięsko. Okej, kluczyk raz. Wielka księga materiałów wybuchowych. Okej, dobra, zapiszemy sobie jeszcze raz.
Chyba nigdy do tego nie przyzwyczaję. Przyzwyczaj się, synek. Oj, sorry. O, ja się napiję. Oj, oj. Chyba przyjdzie tutaj. Nigdy nie byłem tak, serce wali mi jak oszala. Jeśli coś podejdzie bliżej niż metr do mojej kryjówki, lepiej przestanę się na to gapić. No panikę, stań się, będzie po mnie. Właśnie to jest ten piesio. A może uda mi się go pokazać. Okej, wiem, że ciemno. Ale wiecie. A do magazynu teraz. Okej. Jest magazyn. O, myślałem, że się zestram. Aż się napiję. O. Nie lubię tych piesiów. Oho. Chce ktoś kalosza? Zamknięte z drugiej strony. Czy to oznacza, że ktoś wciąż jest w środku? Słyszę gadanie. Dzięki Bogu może coś tam. Też zamknięte. Jakieś konserwy. Zapalniczka. Przydałaby się, gdyby nie była pusta. To wychodzi. To promienita spalonego wijącego się pająk. Zapalniczka plus paliwo równa się palący pająk, czyli uśmiech. Pająki równa się smutek. Pokazuje jakąś klapę, ale nie wiem gdzie to że być. Aha. A i tu jeszcze jakiś ten. No to jest taka podpowiedź. Oj, przelog.